Dzień dobry. Dzisiaj mu przepis na mafinki czekoladowe. Przepis mi przyniosła dziocha, o tam jakieś koleżanki ze szkoły. Powiedziała, bardzo dobre są i chciała, żebych je koniecznie zrobiła. Drugą dziocha zaś chciała, żebych je zrobiła tak jak królowa lodu, ta Elza. To ta żona pod takie opłatki wydrukowane, drogie to pieruństwo, jak nie wiem. Dobra, ale to już pokazuję przepis i potem będzie widzieć, jak to wygląda. Do naszych mafinków będziemy potrzebować. Tu mu 100 gramów ciepłego masła, znaczy miękkie masło. Tu mu 140 gramów cukru. Tu mu tak, 155 gramów mąki, 35 gramów kakao. Tu mu 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Moja dziocha mi to pomieszała już. Potem jeszcze do tego takie czekoladki. No nie rozpuszczają się w piekarniku. Z tego tu gdzieś tak do 50 gramów, potem to wymieszę z tą mąką. Potem bym potrzebowała 2 jajka, tu mu 125 ml mleka. I żeby było tak fajnie świątecznie, dam tu taką skórkę z pomarańczy, to jest ze sklepu, no. I naprzód się wymiesza masło z cukrem, potem do jajka do tego i to się wymieszą z tym mąką. I teraz będę dodawać te produkty mączne, no ta mąka za zmianą ze mlekiem do tego, aż się wszystko połączy i potem możemy dalej robić. Po mięsocie to teraz podzielimy do mafinków, do takich foremków. Ja tu mu 12, myślę, że mi starczy. Jak już to szafniecie, to teraz to pójdzie, mi tu trochę zostało, to trochę więcej, oto do filiżanki i potem obejrzę, co mi z tego wyjdzie i do mikroweli. Tak, teraz to pójdzie do piekarnika rozgrzanego na do 180 stopni Celsjusza, góra, dół, bez termobiegu, na 20 do 25 minut, zróbcie sobie próba patyczkiem, chyba jest sucho, po 20 minutach. Tu są moje mafinki upiecone już, zimne. Tu mam krym, to jest taki jak na Karpatka. Masło ubite z cukry pudry i do tego dach budyń. I dalej ubijach. I tu mu tu się odłożyła jedna duża łyżka, to się zafarbuje na niebiesko i ją chcę tak pokombinować. Nie wiem, czy mi się to udało. Także zafarbuję, patrzcie i o tu bana te potem te one tam robić.
oczywiście zrobiłam już pierwszy. Pierwszy to był na próba zrobiony. Te inne wyszły. I tu motora takie, nie wiem, takie opłatki wydrukowane z Elzą. Moja dziewcha chciała. To się teraz to alfach tu położam, ale to musicie krótko przed podaniem dać, bo one się chyba roztopią, nie wiem, w zależności jaki krym. Dobra, tak wyglądają moje mafinki. Nawet mi się podobają. Okej, my będziemy zaraz jeść. Tak, widzieliście na zdjęciu, na opakowaniu, to te obrazki są takie fajne, mocno kolorowe, a jak się to potem wyciągnie, to takie blady, tak prawie za nic nie widać. No i drogie też to było, jak na swoją cenę, jak na swoją wartość. No, mafinki były, nie wiem, trochę chyba mi za dużo kakao było, takie trochę gorzkawe były. Ale dziochu smakowało, to jest najważniejsze. Tak, myślę, że mu się podobało i do następnego razu, cześć!